Ile on dostanie za ten pojedynek? Nigdzie nie udało mi się tego znaleźć. No a ile by nie dostał? Na pewno jakieś tam kilkadziesiąt tysięcy czy kilkanaście tysięcy euro i tak to będzie dla niego dużo. Jeszcze niedawno pracował bowiem jako nocny strażnik, a w dzień jako śmieciarz. Pracował na dwóch etatach, aby zapewnić utrzymanie żonie i trojgu dzieci. No ale jak powtarzał Don King, on ma takie powiedzenie, gdzieś tam znalazłem: yesterday nobody, today somebody. Wczoraj nikt, dzisiaj ktoś. Wszystko jest możliwe. Dzisiaj walczy o prawo pojedynku z Davidem Hayem o mistrzostwo świata. No i może będzie rzeczywiście tym kimś. A wszystko wskazuje na to, że jednak Szagajew przeważa, bo ma, proszę, świetne doświadczenie, dobry refleks i umiejętnie broni się, chociaż też widzicie, te ciosy Mijena są niebezpieczne, wyprowadza je bardzo szybko. Jak na wagę ciężką, to rzeczywiście jest... Cały czas bij prostym, przypomina sekundant Mijena. No, Szagajew czeka, żeby się Mijen zmęczył, żeby te jego ciosy nie były takie szybkie. I mocny lewy sierpowy. Z tej strony grozi Mijenowi największe niebezpieczeństwo. Tak jak wspominałem, Mijen nie walczył z wybitnymi zawodnikami, w przeciwieństwie do Szagajewa. Trzy razy walczył z bardzo dobrymi pięściarzami, trzy razy przegrał. Danny Williams znokautował go w pierwszej rundzie o mistrzostwa wspólnoty brytyjskiej. Leymon Brewster wygrał z nim na punkty, a Hasim Rama wygrał z nim w czwartej rundzie. No była okazja teraz. Szkoda, że Szagajew nie zaatakował w narożniku. Ale on jeszcze czeka. Widocznie obawia się troszkę tych silnych ciosów, bo te machnięcia. Widzieliśmy te ciosy, których unikał unikami rotacyjnymi. No ale świetny teraz atak Szagajewa w narożniku. I umiejętnie klinczuje Mijen. No nie jest jakimś zagrożeniem specjalnie dla Szagajewa. Narożnik Szagajewa i Magomed Szaburow. Udary bolsze na leki. Popadać na leki. Siedź potichonечку начинает. Особенно в канате здесь. Троечку бить. Раз, два и туда ее. Правым сбоку заканчивает. Справа бьет, давай правую прямую отвечать начинает. Правую прямую, раз, два. Надо чуть-чуть это. Dwa rounda oddał. Kończysz akcję prawą z boku. Ale tutaj najbardziej niebezpieczny. No proszę, faul też był, łokciem uderzenie. Seconds out. Seconds out. Ring frei runde 4, round 4. Widać tutaj jednak różnicę. O, prawa z boku była. Różnicę w doświadczeniu. Mijen nie miał żadnych sukcesów amatorskich, no a Szagajew, mistrz świata z Belfastu, tam wszystkie walki wygrał przed czasem przez RSCO, co by świadczyło, że nie kopie jak konia, ale uderza tak często, że sędziowie muszą przerywać pojedynek. Był mistrzem świata juniorów, chowanie także. Brązowym medalistą, przepraszam, mistrzostw świata juniorów w Kawanie. No tylko na Igrzyskach Olimpijskich mu się nie wiodło. Tak jak wspominałem, już widzieliśmy Krasnickiego, jego zwycięzcę z Atlanty. W Sydney na Igrzyskach przegrał w ćwierćfinale o medale z Gruzinem Chanturią 12-18. No i stracił wielką premię, bo w Uzbekistanie płacono 100 tysięcy dolarów. Atak zdecydowany Szagajewa. Trafił lewym.
Przyspieszył Szagajew. A pokazał teraz Nijenowi, że jednak on jest faworytem w tym pojedynku. O, zachwiał się Australijczyk potem lewym sierpowym. Świetnie rozgrywa to Szagajew. Widać, że jest w znakomitej formie. No a tutaj u Mijena wyszły chyba takie pierwsze odruchy obaw przed mocnym ciosem. Zauważyłem, że zamyka oczy, jak Szagajew doskoczył, to chował głowy i zamykał oczy. No może to wynikać również z braku doświadczenia. O, proszę, znowu zamknięto oczy i patrzył w dół. Tak, no troszeczkę się obawia tych ciosów Szagajewa. Pomaga sobie troszeczkę. Ale to więcej straszenia jest. Jak Szagajew atakuje, to atakuje, żeby zadać ciosa. Mijen opędza się takie jak krokodyl przed komarami. Te ciosy jego nie mają żadnej mocy. Ale technicznie muszę powiedzieć, że jest nieźle wyszkolony. Także i w Australii tam są widocznie szkoleniowcy, którzy znają te techniki bokserskie. Brawa przy otwartej kurtynie. Głównie dla Szagajewa i Kalimien. Nie staraj się walczyć z nim przy linach. Nie możesz tego robić. Mówiłem ci to. Rzeczywiście przy linach był w największym niebezpieczeństwie Mijen. To jest bardzo dobra uwaga sekundanta. Musi uciekać spod lin. Szagajew będzie zapędzał, żeby móc właśnie tak atakować, jak przed chwilą to widzieliśmy, to będzie zamykał w narożniku i będzie atakował na linach. Tak zresztą walczy prawie w każdej swojej walce, to jest jego taktyka. Widzimy Szagajewa w marcu 2006 roku wygrał w Hamburgu z Ukraińcem Wirchisem i całe honorarium to było 40 tysięcy euro. Jak dowiedzieli się dziennikarze, przeznaczył na operację serca matki. Operacja została dokonana w Moskwie, udała się, no ale po pewnym czasie niestety mama Szagajewa zmarła niedługo po operacji. I znowu ten sposób Szagajewa, to przed czym ostrzegał Mijena trener, zapędza w narożnik i dąży do pół dystansu. Jest narożnik i zaraz powinna być seria. No, zostawił teraz Mijena. Szagajew. I atak.